kreatywna. I dzisiaj będzie filmik bardzo na czasie moim zdaniem, bo jesteśmy teraz aktualnie na początku sezonu ślubnego, więc dzisiaj będzie właśnie ten temat. Jak się ubrać na wesele? Co więcej, jak się ubrać z klasą na wesele, tak żeby nikt nie poczuł się urażony, ale też żebyśmy my czuli się swobodnie, pięknie, elegancko i odpowiednio do okazji, więc udzielę Wam tu kilku takich podstawowych rad. Oczywiście to będą rady biorące pod uwagę pewne standardy, pewne może jakieś kryteria właśnie dobrego smaku, czy uznane w towarzystwie. Oczywiście, że nie wszyscy muszą się tym kierować. Są też wesela tematyczne, czy imprezy tematyczne, gdzie nie musicie stosować się do tego kodu, będą miały one swój własny kod, na przykład wesele w stylu boho, wesele na plaży i tak dalej. Ale tutaj będę uwzględniać takie generalne zasady dotyczące większości wesel i po prostu chciałabym, żebyście mogli wyciągnąć stąd jak najwięcej praktycznych wskazówek i porad, a także pokażę Wam moje stroje na wesele, ponieważ właśnie będę teraz szła na wesele kolegi. Będzie to bardzo fajna impreza, mam nadzieję, na pewno będzie. No i będę Was też prosić o radę, bo mam kilka strojów. Oczywiście te stroje są wszystkie odpowiednie na wesele, ale poproszę Was o radę, który Waszym zdaniem najbardziej teraz do mnie pasuje w aktualnym okresie czasu. Będę miała też niedługo drugie wesele, więc być może drugi w kolejności strój albo drugi równie dobry wybiorę na to drugie wesele, bo w tym sezonie właśnie muszę iść na dwa wesela i chcę na nie iść. No i oczywiście pomówię też o dodatkach, akcesoriach, makijażu, włosach i tak dalej. Także jeżeli Was interesuje taka tematyka, chcielibyście wiedzieć, jak super i modnie, i stylowo się ubrać na wesele, to zapraszam Was na ciąg dalszy. No i oczywiście bardzo będę Wam wdzięczna, jeśli zasubskrybujecie kanał i jeżeli polubicie filmik. Kochani, na samym początku jeszcze chcę Wam powiedzieć, że już jest jeden taki filmik na moim kanale. Właściwie są dwa filmiki. Jeden, jak ubrać się na wesele jako gość. Drugi, second handu, suknie ślubne oraz suknie dla druhen. Właśnie już dwa takie filmy zrobiłam i zachęcam Was do obejrzenia tych filmów. Podlinkuję Wam w opisie filmu te dwa filmiki i nawet jeden z nich wkleję Wam jako ekran końcowy, także będziecie, doczekawszy do końca, będziecie mogli sobie przejść do tego drugiego filmiku. Niektóre te rzeczy, które tutaj dzisiaj Wam tak na szybko pokażę, też znajdziecie już w pełnych stylówkach właśnie w tamtym poprzednim filmie. No, zacznę od zasad, jakimi się należy kierować, ubierając się na wesele, bo czasem jest to mylące, wiecie, nie wszyscy są tak bardzo świadomi, co to jest za okazja i dlaczego warto pewnych zasad przestrzegać. No mianowicie jest to największy dzień Państwa Młodych, więc jest to ich dzień i pierwszą taką, moim zdaniem, najbardziej naczelną zasadą po prostu, zasadą, która po prostu jest naszym wyrazem szacunku i właśnie uhonorowania najważniejszych osób na tym weselu Państwa Młodych, jest to, żeby nie próbować przyćmić pary młodej, szczególnie panny młodej, bo wiecie, że panny młode, jeśli kiedyś byłyście, to wiecie na pewno, ale większość sobie zdaje sprawę, że panna młoda często bardzo długo się przygotowuje, bardzo przejmuje się swoim wizerunkiem, suknią i tak dalej. Jest to taki bardzo, bardzo wyjątkowy dzień, więc nie starajmy się przyćmić panny młodej, to jest naczelna zasada, więc co się z tym wiąże? Nie ubierajmy się na biało, no bo ubieranie się na biało może nam się skojarzyć, że chcemy jakoś w jakiś sposób konkurować z panną młodą, że no nie wiem, no może to być bardzo dziwnie odczytane przez gości. W każdym razie kolor biały i kremowy są niekoniecznie dobrze widziane na weselu i lepiej ich unikać po prostu. No możemy się tak ubierać czy też na każdą inną elegancką okazję, niekoniecznie akurat na wesele, prawda? Szczególnie długie białe suknie, no to już w ogóle jest totalne faux pas się w ten sposób ubrać. No i wystarczy sobie troszkę włączyć takiego współczucia i wyobrażenia, żeby wiedzieć dlaczego. Kochani, drugi kolor, którego należy unikać, to czerń, z tego względu, że czerń w naszej kulturze europejskiej kojarzy się po prostu z żałobą. Oczywiście są osoby, które nie wyobrażają sobie nie włożyć czerni na elegancko i okej,
jeżeli jesteście takimi osobami, które absolutnie nie wchodzi u nich inny kolor w grę, to przynajmniej wybierzmy strój, który będzie, powiedzmy, częściowo czarny. Czyli na przykład, już Wam pokazuję, moi drodzy, sukienkę, którą ja tutaj mam, która ma taki kremowy spód. Czyli jest tu czerń, zobaczcie, jest tu czerń, ale ta czerń to nie jest jedyny kolor tej sukienki. Spod spodu jednak prześwituje kremowy i ta sukienka ma ładne, romantyczne, takie wręcz secesyjne motywy, które są widoczne po prostu i nie jest całkowicie czarna. Mimo że jesteście ubrane na czarno, to jednak jest to przełamanie, które już tutaj naprawdę zrobi wielką różnicę moim zdaniem. Także weźcie pod uwagę właśnie coś takiego. Sukienkę, która nie jest jedną czarną plamą. I też będzie wyglądała świetnie na sylwetce. Zobaczycie mnie w tej sukience, bo i też zastanawiałam się nad tą sukienką przez chwilę, bo jest mi niesamowicie wygodna. Jeszcze do niej wrócę później. Druga podobna sukienka w innym stylu. Jest to taka sukienka od Dolce & Gabbana, o której też Wam jeszcze coś na końcu powiem. To jest rozmiar S i już robiłam w niej stylówki i chyba one właśnie są w tym jednym filmiku, więc nie będę się powtarzać. Jest to przepiękna sukienka i zobaczcie, ta sukienka ma taki beżowo-różowy spód i na wierzchu ma czarną koronkę. I naprawdę ona z daleka robi takie dość ciemne wrażenie, ale nie jest to 100% czerń, więc mamy tutaj i coś dla ludzi lubiących trochę klimat gotycki na przykład i jednocześnie mamy też jednak ten taki trochę weselny klimat przez ten jasny spód, prawda? Jest to moim zdaniem bardzo fajne wyjście dla osób, które nie wyobrażają sobie życia bez koloru czarnego. No i do takiej sukienki możecie wybrać i czarne dodatki, czarne buty i cieliste buty i na przykład torebkę w kolorze pudrowego różu dla przełamania. Także jest to też bardzo dobre i uniwersalne wyjście. Taka jest moja pierwsza taka rada dotycząca właśnie kolorów. O, już spadła sukienka. Oczywiście ja tutaj będę mówić głównie o sukienkach, ale wiecie, no możecie też włożyć inny rodzaj stroju. Można ubrać na przykład spódnicę i gorset albo bluzkę, ale powiem Wam, że rzadko kto wybiera tą opcję, bo spódnica nie kojarzy się bardzo z elegancją taką weselną. Można ubrać spódnicę, jeżeli macie spódnicę w rodzaju takim balowym, z jedwabiu na przykład, taką właśnie typowo rozkloszowaną, balową i do tego na przykład gorset, to będzie to tworzyło rodzaj sukienki i taki strój jak najbardziej jest odpowiedni na wesele. Może to być spódnica z jedwabiu z bardzo eleganckim stylu, tylko bardzo trudno jest dobrać do takiej spódnicy dodatki. I znowu tutaj najlepszy byłby komplet, czyli do tego idealnie taka sama bluzka z ozdobami lub na przykład bluzka cielista z jedwabiu również oczywiście i ozdobiona w podobny sposób, albo właśnie taka czysta, gorsetowa, cielista bluzka z atłasu również. Jedwab jest bardzo eleganckim materiałem, więc jest jednym z ulubionych materiałów na wesela. I tutaj jakby druga część mojej rady. Słuchajcie, materiały takie weselne, które nam się kojarzą z weselem, to są raczej materiały eleganckie, więc nie wybierajmy sukienek, które mają wygląd bawełny takiej zwykłej. Albo na przykład ubierając się na wierzch, nie ubierajcie bawełnianego swetra czy swetra z wełny, który będzie wyglądał po prostu jak taki zwykły codzienny sweter. To po prostu nie pasuje do okazji. Lepiej ubrać już płaszcz, lepiej ubrać ładny szal lub narzutkę lub żakiet. Także raczej odradzam Wam swetry, bo to nie jest po prostu eleganckie. Chyba że ten sweter jest na przykład kaszmirowy z jakimiś wyszywanymi kamieniami i jest po prostu w stylu takim eleganckim. No oczywiście wracając do rodzaju stroju, to można też wybrać elegancki garnitur lub kombinezon. Kombinezon oczywiście też z odpowiedniego materiału i skrojony w taki sposób elegancki, nie jakiś kombinezon letni po prostu. No i garnitur też jest świetny, na przykład jasny, biały, może nie biały, bo biały to byłby dla panny młodej znowu, a są przecież panny młode, które wybierają taki strój. Ale jasny, pastelowy garnitur, garnitur w eleganckim kolorze i w ładnym, na przykład satynowym materiale byłby super odpowiedni również. Kochani, dalszy ciąg. Buty i dodatki. Słuchajcie, buty weselne, no to oczywiście, że doradzam Wam jak najbardziej buty pod kolor sukienki, ale najlepiej wyglądają zazwyczaj buty
które mają jak najmniejszą zabudowę, czyli przykładowo takie buty, jak ja mam na sobie, za chwilę Wam pokażę w przebitce, na przykład z cieniutkich paseczków złotych, srebrnych albo cielistych, oraz kryte buty w pastelowym kolorze. Ja tutaj mam akurat przygotowane takie buciki w kolorze fioletowym, które kupiłam tutaj do jednej z sukienek i one są w idealnie takim wrzosowym, liliowym trochę kolorze, na niskim obcasie, ale na obcasie jednak i o eleganckim kroju. No i świetnym pomysłem oczywiście są buty w kolorze cielistym. Szpilki na niskim obcasie w kolorze cielistym to jest moim zdaniem najbardziej uniwersalny wybór i do większości strojów będą one pasować. I wiecie co, cieliste szpilki nie tylko wydłużają nogę, ponieważ robią z nogi taki jeden ciąg, ale też po prostu są uniwersalne, będziecie mogły je oprócz stroju weselnego włożyć praktycznie później na każdą okazję, więc kupując na przykład dobrej jakości buty, które nie będą tanie, warto się zastanowić, czy nie byłoby to najlepsze właśnie, czy nie byłoby najlepiej kupić dobre cieliste szpilki po prostu, które będziecie mogli używać przez wiele, wiele lat później. No i ja Wam doradzam osobiście niewysoką szpilkę, chyba że ktoś jest bardzo przyzwyczajony. Jeżeli macie tańczyć całą noc, a przecież w weselu często o to chodzi, to raczej wybierajmy niskie szpilki, to jest już bardzo niska szpilka, ale ja nie mogę nosić ze względu na kręgosłup obcasów, jeśli mam tańczyć i się w tym ruszać przez dłuższy czas, więc ja wybrałam taką mikroszpilkę wręcz. Natomiast możecie wybrać oczywiście troszkę wyższą szpilkę, ale nie przesadzajcie z wysokością obcasów, bo to się może źle skończyć dla Waszych stóp. Może się to skończyć bólem, haluksami i po prostu zepsuć Wam zabawę, więc to jest moja rada. Ja zawsze też zabieram buty na zmianę. No i u mnie te buty na zmianę to są albo złote, albo cieliste baleriny ze skóry, bardzo wygodne, bardzo uniwersalne i też, które prawie do każdej sukienki się sprawdzą, będą niewidoczne prawie na stopie, a o godzinie gdzieś 12 moje stopy nawet w takich małych szpilkach już są tak zmęczone, że praktycznie zawsze przebieram właśnie sobie balerinki eleganckie, oczywiście w dobrym stylu, nie żadne rozkłapane tam baleriny letnie. No i idąc teraz do torebek, to wybierajmy torebki pod kolor stroju, albo znowu torebki, które są takie biżuteryjne, czyli neutralne, srebrne lub złote. Dużo jest takich torebek, naprawdę nie bierzcie takiej torby typu torba do pracy ze sobą, chociaż oczywiście wiem, że wiele osób nie kupuje torebki specjalnie na wesele, no bo to jest jakaś jedna okazja, ale czasem się nam zdarzają takie okazje, czy to właśnie jakieś uroczystości rodzinne, warto sobie kupić lub mieć chociaż jedną torebkę, taką, która będzie pasować nam na taką okazję. I wtedy pomyślcie o tym również, żeby ta torebka była uniwersalna. Może to być nawet torebka cielista, tak jak buty, albo torebka w takim kolorze, który najczęściej używacie na okazję. Na przykład u mnie by się bardzo sprawdziła ta torebka, która jest z jedwabiu w kolorze takim pudrowo-różowym. No i ona do bardzo wielu rzeczy, nawet zobaczycie tu za chwilę, będzie mi pasować, więc taką torebkę możecie mieć na lata po prostu i to jest dobra inwestycja, bo naprawdę pójście z taką zwykłą torbą, z którą chodzicie na co dzień, czy czarną, czy jakąś taką w stylu takim codziennym, to naprawdę nie wygląda zbyt dobrze. Wiem, że jestem tu stronnicza, ale naprawdę warto zainwestować chociaż jedną torebkę, nawet z second handu. Możecie zajrzeć do mnie do sklepu, bo mamy takie okazjonalne torebeczki eleganckie, malutkie, które się mogą też sprawdzić. Może to być torebka na przykład w kolorze złotym, jeżeli lubicie złotą biżuterię, lub srebrnym i wtedy ona będzie też do każdego stroju Wam pasowała. No, nie będę się już tak za bardzo rozkliwiać. Jeszcze słowo o rajstopach. Oczywiście jak w poprzednim filmiku weselnym, przypominam Wam, że rajstopy na wesele albo muszą być, jeżeli macie taką czarną z czarnym sukienkę, to mogą być minimalnie cieniutkie czarne, takie bardzo, bardzo cienkie. Albo cieliste, niewidoczne, czyli całkowicie matowe rajstopy, których nie widać na nogach. No ale oczywiście w dzisiejszych czasach dużo lepiej widziane są po prostu gołe, zadbane, opalone nogi. Oczywiście wygolone, to już nie muszę mówić chyba w dzisiejszych czasach, że nogi powinny być i muszą w zasadzie być wygolone, nawet jeżeli macie długą suknię, ponieważ no, różne są przypadki, no wiecie, nawet w długiej i szerokiej sukni może się zdarzyć, że Wasza noga będzie widoczna w jakimś momencie tańca. Słuchajcie, więc polecam Wam bardzo cieliste, całkowicie matowe rajstopy, bardzo cienkie, ewentualnie cieliste kabaretki, które też praktycznie do wszystkiego pasują.
Ja osobiście idę z gołymi nogami, oczywiście te nogi będą odpowiednio zadbane. Kochani, biżuteria. Jestem zdecydowanie zwolenniczką biżuterii minimalistycznej na wesele, bez ostentacji, bez cekinu, bez jakichś wielkich ozdób, bo no, też nie chcecie przyćmić panny młodej, to po pierwsze, to nie jest ta okazja, to nie jest Sylwester, żebyśmy świeciły jak choinka, kochani, i tak samo właśnie suknie z cekinami, to zupełnie nie jest klimat weselny, także odpuśćcie sobie cekiny na wesele, bo naprawdę nie wygląda to dobrze. Są osoby, które bardzo lubią błyskotki, ale uwierzcie mi, że dużo lepiej będziecie wyglądać w eleganckiej, minimalistycznej sukience z jakąś biżuterią czy piękną torebką błyszczącą, niż właśnie w cekinowej sukience, która może być wyzywająca i może być, no może to trochę nieciekawie wyglądać moim zdaniem. Tak samo bardzo obcisłe sukienki, wyzywające, z wielkim dekoltem. To też nie jest odpowiedni strój na wesele. Oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać, jak najbardziej są pewnie osoby, które uwielbiają takie rzeczy. Ja tutaj mówię o takich ogólnych zasadach dobrego smaku i po prostu takiego savoir vivre, dobrego wychowania dotyczącego imprez tego typu. Kochani, jeszcze trochę o biżuterii. Ja na przykład wybieram taką prostą biżuterię na sobie, mam kolczyki zupełnie bez ozdób, ale mogą to być na przykład takie cieniutkie, wiszące kolczyki, czy też nawet wkrętki małe z diamencikami, czy z jakimiś mikroozdobami. Biżuteria delikatna, ja akurat lubię złotą biżuterię, więc wybieram takie ozdoby klasyczne raczej, naszyjniki złote z jakimiś małymi elementami. Mogą być oczywiście błyszczące jak najbardziej, ale nie przesadzajmy z tym błyskiem też. Słuchajcie, bo to też nie jest w dobrym stylu. Jeżeli macie sukienkę bez ramionczek, taką gorsetową na przykład, i tutaj nic się nie dzieje, to możecie albo pójść w naszyjnik, albo w duże kolczyki. Na przykład, słuchajcie, delikatne, takie właśnie w stylu weselnym, kolczyki ażurowe albo wiszące długie kolczyki jak najbardziej też mogą przepięknie wyglądać na weselu. Także na przykład takie kolczyki, no wiecie, u mnie takie kolczyki by już były przesadą, bo ja na sobie mam teraz koronkową sukienkę, która jest sama w sobie bardzo strojna. Nie potrzebuję już takiego dodatkowego elementu, jak takie strojne kolczyki. Moi drodzy, i jeszcze a propos fryzury, słuchajcie, u nas niestety jeszcze pokutują te ogromne, bardzo ufryzowane, bardzo sztywne fryzury, a już się pomału od tego odchodzi, jest dużo teraz modnych tych plecionych warkoczy i to moim zdaniem jest dużo lepsze, także nie przesadzajcie też z zrobieniem z siebie jakichś takich, wiecie, im więcej tego ufryzowania i tej sztywności, tym tak naprawdę tym wyglądamy gorzej i tak jakby w ciągu zabawy nam się to wszystko rozwala i nie wygląda też potem wcale świeżo. Także też umiar, ja bym doradzała umiar po prostu. Podobnie jak z paznokciami, słuchajcie, paznokcie na oczywiście jak ktoś bardzo lubi mieć hybrydy czy coś tam, ale też umiar, też coś, co jest neutralne i pasuje do wszystkiego, a nie paznokcie, które widać z kilometra, bo w ogóle wiecie co, na przykład na zachodzie Francja, Anglia, paznokcie cieliste, czy paznokcie w kolorze takim neutralnym, jasnoróżowym, i to żadne tam francuskie, tak zwane manikiry, nie są dobrze widziane. No u nas trochę, no, może pod wpływem Rosji, Ukrainy, jakoś ta moda tych tipsów i tych takich paznokci bardzo widocznych weszła, ale uważam, że to jest moda, która przeminie i po prostu nasz gust też się wyrabia, więc mam nadzieję, że ten trend też u nas minie, bo nie jest zbyt taki stylowy, niestety. Słuchajcie, no to teraz sukienki, które chcę Wam pokazać. Pierwsza sukienka to jest ta, w której jestem. No i kupiłam ją na Vinted, to jest jedwab 100%. I to jest bardzo fajna sukienka, która pierwotnie kosztowała, słuchajcie, ta osoba ją chciała wystawić za 350 zł. No ale po jakimś czasie zauważyłam, że nagle sukienka staniała prawie o 2/3 ceny. No i wtedy zaczęłam pertraktować o jej zakup, bo mi się bardzo, bardzo podoba jej styl. Jednocześnie jest troszkę luźny, jest bardzo wygodny, a mi bardzo zależało na wygodnej sukience. Mogła się całą noc w niej po prostu bawić swobodnie, a właśnie, nie, żeby nie była obcisła gdzieś tu na brzuchu, jak coś zjem, to potem będę cały czas musiała się kontrolować. Jest to sukienka ze ściągaczem w talii, można do tego oczywiście sobie jakiś biżuteryjny pasek ubrać, a mi się wydaje, że jest dość elegancka i tak. No i musiałam ją przerobić, bo miała bardzo długi stan, więc pani krawcowa mi ją ucięła. No i jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Moim zdaniem
no właśnie, na przykład do takiej torebki i do złotych sandałów. Jest to fajny, bardzo luźny, ale też elegancki strój dzięki jedwabiowi, tym koronkom na wesele. Jest to jedna z moich propozycji. Jest jedna z opcji sukienek, których bym chciała iść, więc będę Was teraz prosić przy kolejnych, żebyście się przyjrzeli i dali mi radę, które te sukienki najlepiej na mnie po prostu wyglądają. Także to jest moja taka propozycja, do tego właśnie mogę te moje baleriny cielisto-różowe później włożyć, żeby sobie troszkę ulżyć moim stopom. No i do tego mogę też włożyć jakiś żakiet. Ja mam dużo takich jedwabnych narzutek, sweterków, mam też płaszczyk jedwabny, mam ten żakiet, który tutaj wisi i zobaczycie mnie w nim też, w dwóch sukienkach będę w nim. Także jest to też taka opcja, że mogę właśnie w tym żakiecie na elegancko jakby na początku wystąpić, albo jak już będzie chłodno potem. Jest to wesele czerwcowe, więc będzie, podejrzewam, że raczej będzie dość ciepło. Druga sukienka, którą zamówiłam, ponieważ wiecie, zamówiłam kilka sukienek, po pierwsze, żeby Wam pokazać, po drugie, żeby wybrać, które są naprawdę po zmierzeniu najlepsze dla mnie, jak w nich wyglądam i no i pozostałe sukienki będę pewnie później mogła odsprzedać, te, które nie będą doskonale wyglądać, albo po prostu są za duże, czy za luźne gdzieś tam, czy za długie. Druga sukienka jest też przepiękna i zobaczcie, to jest sukienka też z jedwabiu 100%. Tutaj ma zameczek i zobaczcie, jakie ma piękne aplikacje. Ona jest w trochę takim właśnie stylu artystycznym już. Też ma taki kolor pudrowy z lekkim taką nutką fioletu. I tutaj ma takie asymetryczne falbany, jakby falbany, zszycie na dole. Ale jest tu też taka falbana z takim cieńszym materiałem na wierzchu. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa sukienka. Ona jest w rozmiarze M, ale ja chciałam, żeby ona była trochę taka bardziej luźna. Można do niej użyć jak najbardziej też jakiś biżuteryjny pasek, ale on nam tu trochę już zaburzy tą kompozycję na środku. Bardzo piękna sukienka moim zdaniem i również jak najbardziej ten żakiet, co tutaj jest z wiskozy, będzie pasował do niej, bo ja generalnie skupiłam się na dwóch kolorach, właśnie takim różu, fiolecie czy lila oraz na zieleni. No i do tego też tak samo ta torebka jak najbardziej, tym bardziej, że tu są kwiaty również na tej sukni, będzie fajnie wyglądać. Mogę do tej sukienki również pokusić się nawet o te jasno-fioletowe buciki, albo właśnie też sandały złote. Zależnie też jaka będzie pogoda, prawda? Tak, słuchajcie, kolejna sukienka jaką zakupiłam, to jest, niestety jest za mała na mnie, czyli to jest bardziej rozmiar 34. Wchodzę w nią, także pokażę się Wam w niej. Bardzo spodobał mi się krój tej sukienki tutaj, ona jest taka naprawdę na upały już. Jest krótka, ma z tyłu też wiązanie i to jest jedwab również 100% jedwab z Zary sukienka, zobaczcie. Ma bardzo ładne drapowanie na biuście i to jest taka opcja dla młodszej może osoby. Osoby, która, lub osoby o wspaniałych nogach, która może się tutaj jakby trochę wyeksponować. Również bardzo odkryta u góry, więc to naprawdę taka sukienka już dla osoby odważnej bardziej, ale w bardzo ładnym stylu, z pięknego jedwabiu też i w bardzo fajnym kolorze. Na przykład jest to kolor, który mi bardzo pasuje. Także myślę, że tej sukienki nie wybiorę, bo jest po pierwsze za krótka, po drugie za mała trochę na mnie, ale chciałam Wam pokazać, że też mogłaby taka opcja być, jeśli ktoś lubi takie bardziej rozebrane wersje. Kochani, jeśli lubicie trochę ciemniejsze kolory, to pokażę Wam tu też taką sukienkę, która chyba nie była w stylówkach weselnych, ale mogłaby też być. Ona jest w stylu takim trochę lata 20, z piękną aplikacją, to jest bawełna z jedwabiem. I do niej jest jedwabna kamizelko narzutka i nawet mogłaby być taka bardzo elegancka chustka również z jedwabiem. Także pokażę Wam stylówkę, jak jestem w tym czymś. Jeżeli wolicie ciemniejsze kolory, to też jak najbardziej taki piękny, stalowo-szary, srebrzysty kolor byłby fajnym strojem na wesele. Moi drodzy, no kolejna moja propozycja, czyli sukienka, w której mogłabym iść, jest nieco nieformalna, ale jest ta sukienka bardzo, bardzo ma piękny materiał, jest bardzo oryginalna. Jest taka atłasowo, jakby żorżetowa, w pięknym kolorze. To jest też wersja, jeżeli będzie wielki upał,
to właśnie pomyślałam o tej sukience, bo zobaczcie, tam stylówkę mam też z taką piękną kokardą atłasową od Silk Silky we włosach, więc też zastanawiałam się nad tą wersją, jeśli naprawdę miałoby być upalnie, gorąco, no to jest kolejna wersja. Koniecznie napiszcie, co sądzicie, która z tych sukienek różowych lub ta na przykład by się nadała. Pokazywałam Wam też kiedyś i właśnie w tamtym programie, w tej jedwabnej sukience od Biba, to jest oryginalna sukienka Biba i to jest chyba nawet sukienka z lat 70. mi się wydaje, ale głowy nie dam, z jedwabiu i też ma przepiękny kolor, przepiękny materiał. Troszkę taka jest mniej formalna ta sukienka, ale przy odpowiedniej biżuterii, obuwiu i torebce przepięknej jakiejś też by mogła wyglądać naprawdę superowo. Także, ale w tej sukience nie pójdę, to od razu mówię, bo ta sukienka jest bardzo tutaj w brzuchu na mnie obcisła i no muszę się tak naprawdę cały czas pilnować, jakbym coś zjadła, to już bym się krępowała w niej. Oczywiście pokażę Wam też tutaj sukienkę, którą kupiłam do sklepu, ale chciałabym Wam pokazać, że jest to sukienka, która jest w naprawdę przepięknym stylu. I taka sukienka, mimo tych wzorów, mogłaby też się fajnie nadać na wesele. Zwłaszcza jeżeli to wesele jest właśnie takie letnie, w jakieś upały. I zobaczcie, to jest też jedwab. Tylko, że to tak wygląda na małe, ale to jest rozmiar 14, to jest L-ka, XL-ka. Bo to jest sukienka ze skosu i zobaczcie. Widzicie, jak ona się naciąga? Całkiem jest bardzo uciągliwa. I ma przepiękne wzory. Pokażę Wam to z bliska. Ma też taki tutaj fajny rękawek, co sprawia, że na przykład tutaj takie newralgiczne punkty pod pachami będzie fajnie kamuflowała. Zobaczcie, ma niewielki dekolt, ale naprawdę bardzo, bardzo fajna jest. Przymierzę Wam tak, żebyście poglądowo widzieli. No oczywiście, że tutaj w biuście będzie na mnie ona za duża i tak dalej, bo to jednak jest rozmiar L, no umówmy się. Ale naprawdę przepiękna sukienka i po prostu udało mi się ją kupić tym razem w Lumpeksie, nie na Vinted, więc jestem w szoku, jak jest piękna po prostu. Także tadam. Też bardzo odpowiedni kolor, krój oraz długość też jak najbardziej na wesele. Kochani, jeszcze zapomniałam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Mianowicie o bieliznie. I słuchajcie, ostatnio właśnie kupowałam sobie biustonosz bez ramionczek. Jeżeli macie sukienki bez ramionczek, to musicie zadbać o dobry biustonosz, żeby on trzymał dobrze i żeby nie było jakichś kolorów wystających spod spodu. Także najbardziej odpowiednia bielizna, jak dla mnie, według mnie, to jest bielizna bezszwowa, żeby nic tam nie było widać pod tymi sukienkami. Tragicznie, naprawdę tragicznie wyglądają jakaś bielizna, szczególnie dolna część bielizny, jeśli wcina się nam w pośladki, w obcisłej sukience. No niestety to się nagminnie zdarza na weselach, na które chodzę, że zawsze jest jakaś osoba, która ma obcisłą sukienkę i pod spodem po prostu bardzo mocno widoczną bieliznę, która wręcz przecina ciało i robi jakieś dziwne kształty z niego, więc bardzo Was proszę, oglądajcie się zawsze z tyłu i koniecznie bielizna bezszwowa do sukienek, które są cienkie i w których po prostu to może być widać. Cielista, bezszwowa, tak samo biustonosz. Jeżeli nie zamierzacie nosić biustonosza, też jest taka opcja, to pamiętajcie o tym, żeby kupić sobie takie naklejki na brodawki, bo to też jest dostępne i wtedy nie będzie to wyglądało aż tak wyzywająco, no bo jednak to jest wesele, też nie wypada epatować tutaj częściami ciała za bardzo. Natomiast ja na przykład mam tą sukienkę, której widzieliście mnie, która jest, ma taki materiał, że jak nie włożę nawet pod nią biustonosza, to te wzory i wypukłości jakby tych wzorów, bo one są z takiego aksamitu nakładanego na taki muślinowy bardziej materiał, one tak się tam układają, że nie widać, że się nie ma biustonosza. Więc ja nawet czasami w teatrze w tej sukience bez biustonosza występuję i po prostu ona jest na tyle luźna i ma taki styl, że po prostu tego nie widać, więc możecie wybrać tak super wygodną sukienkę i tak bardzo komfortowy strój, tylko trzeba po prostu zwracać uwagę na szczegóły, kochani. Także mam nadzieję, że ten filmik się Wam spodobał, że te sukienki moje się Wam podobają. Jeszcze Wam tu chcę przypomnieć na sam koniec tą sukienkę przepiękną dla druhny, która jest właśnie w jednym z tych filmików. Więc jeśli by Was interesowało obejrzenie sobie, jak wyglądam w tej sukience,
No to przepiękna z jedwabiu suknia, oczywiście kupiona w lumpeksie. W jednym z tych filmów właśnie o strojach dla panny młodej i druhny występuje w tej sukience z jedwabiu cieniowanej. No jest po prostu zjawiskowa, niesamowita jest, przepiękna jest. No na razie nie jestem w druhną, może na jednym z wesel będę coś tam wykonywać być może. To być może wystąpię w tej sukni, się okaże. Ale tylko w czasie występu, później się przebiorę w bardziej normalny strój, nie tak aż powiedzmy zobowiązujący. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Bardzo fajnie mi się robiło dla Was ten filmik i zapraszam Was już na kolejne filmiki. Będzie przepiękny haul, duży haul z samymi sukienkami i z sukienkami z jedwabiu i z najlepszych tkanin, bo kupiłam tyle sukienek ostatnio, że zrobię oddzielny filmik o sukienkach, tylko haul lumpeksowy. Później będzie też haul z super nowymi butami i w ogóle rzeczami mega jakości. Także już teraz szykują się nowe filmy, zapraszam Was i do zobaczenia, cześć!